Cześć! Zastanawiasz się, czy 15-calowy Legion 5 z i7 i RTX-em 2060 jest wart swojej ceny? Przekonajmy się! Na wstępie uprzedzam, nie jestem żadnym redaktorem. Prezentuję swój prywatny laptop, który jest w moim posiadaniu od 2 miesięcy. Przez ten czas byłem w stanie go dokładnie sprawdzić i myślę, że informacje z tego materiału mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji, jaki laptop wybrać. Czy wiesz, co jest najważniejsze w laptopie? Otóż nie procesor czy karta graficzna, a jakość wykonania. Czemu? Jeżeli laptop nie będzie miał odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej obudowy, procesor i karta graficzna będą się przegrzewać, przez co nie będą w stanie wykorzystać w pełni swoich możliwości. Plastik słabej jakości pod wpływem temperatury stanie się kruchy i łamliwy, dlatego tak ważna jest jakość wykonania. Szczególnie w moim przypadku, gdy laptop nie stoi tylko w jednym miejscu z podpiętym monitorem, klawiaturą i myszą. Potrzebowałem mobilnego sprzętu do pracy i grania w różnych miejscach. Druga istotna kwestia to zintegrowana karta graficzna. Jej posiadanie przekłada się bezpośrednio na czas pracy na baterii podczas normalnego surfowania po sieci czy oglądania filmów z dala od ładowarki. W przypadku procesorów Intela zwracaj uwagę, aby na końcu była litera H. Jest to model z zbudowaną kartą graficzną. Modele HFI nie posiadają, co oznacza ciągłą pracę na zewnętrznej karcie, co negatywnie odbije się na czasie pracy. Są dostępne modele z większą 80 lub mniejszą 60W baterią. Ja posiadam tą mniejszą, która jest podstawowym modelem w Polsce. Jednak coś za coś i jeżeli trafisz na model z większą baterią, tracisz slot na dodatkowy dysk. Ale nie ma tego złego. Przy dzisiejszych cenach SSD wystarczy kupić pojemny dysk i podmienić go z tym oryginalnym, a większa bateria na pewno się przyda. Szczególnie jeżeli na tej mniejszej czas pracy wynosi około 6 godzin. Polecam używanie trybu cichego razem z oszczędzaniem energii w systemie Windows. Dzięki sporemu zapasowi mocy podczas normalnego użytkowania nie zauważycie różnicy w szybkości działania, a czas pracy znacząco się wydłuży. Jak szukałem laptopa dla siebie? Skoro wiemy, że najważniejsza jest jakość, a przez internet nie jesteśmy w stanie jej sprawdzić, najlepiej pochodzić po sklepach RTV i sprawdzić, jaki typ obudowy nam odpowiada. Tak też zrobiłem i mocno się rozczarowałem. Laptopy w mocnych konfiguracjach za ponad 5000, a obudowy miały rodem z laptopów za 2000. Asusy TUF uginały się pod naciskiem i nie wydaje mi się, aby posłużyły dłużej niż wskazuje gwarancja. Można je polecić tylko dla osób, które postawią taki laptop na biurku i nie będą niczego dotykać poza włącznikiem. Acer Nitro miał słabo zaprojektowany układ chłodzenia i wyglądał dość tandetnie. Jedynym laptopem, którego jakość na pierwszy rzut oka była naprawdę ok, to laptop MSI z aluminiową obudową i sporymi otworami wyrzucającymi gorące powietrze, który w testach wydajności jest nieco lepszy niż Legion 5. Na starcie odpadł też HP Omen za jego beznadziejny układ chłodzenia. Może jest wydajny, nie wiem, ale hałasuje jak startujący Jumbo Jet. A skąd to wiem? Tak się składa, że kolega ma takiego. Jak tylko pojawiało się większe obciążenie, jedyne co pozostawało krzyknąć to ready to take off. Możliwe to wina konkretnego modelu, ale wolałem nie ryzykować. Jako że moim poprzednim laptopem był Lenovo Y510P, wiedziałem, że pomysł użycia aluminium i plastiku nie jest wcale aż takie dobre, jak mogłoby się wydawać. Problemem tego typu konstrukcjach jest właśnie sposób łączenia tych dwóch różnych materiałów. Dlatego w tym wypadku lepiej postawić na laptop w pełni z tworzywa sztucznego, ale dobrej jakości. I tak trafiłem na poprzednika Legiona 5, a mianowicie Legiona Y540. Obudowa lekko uginała się pod większym naciskiem tuż nad touchpadem, ale brak trzeszczących plastików, idealna klawiatura, nie licząc trochę dziwnego układu klawiszy, sprawiała, że po krótkim researchu postawiłem na jego następcę, czyli właśnie Legiona 5. A co się zmieniło względem poprzednika? Wiele kluczowych dla mnie rzeczy. Poprawione procesory ze zintegrowaną kartą graficzną. Mniejsza ładowarka o tej samej mocy, więcej otworów wylotowych, normalny układ klawiszy, kamerka u góry, lepsze wentylatory, gładka i łatwa w czyszczeniu powierzchnia klapy, dodatkowe złącze USB, to wszystko sprawia, że stary Legion po prostu ewoluował. Choć muszę przyznać osobiście, że minimalnie lepiej pisało mi się na poprzedniku, no i klawisze wyglądały niesłabiej. Te nowe są zbyt monotonne i przypominają te z ThinkPadów. Przejdźmy teraz do jednego z największych atutów tego sprzętu, a mianowicie fenomenalnej matrycy 144Hz ze 100% oddaniem gamy kolorów sRGB. Obraz jest żywy, płynny, a do tego jasność na poziomie 300 nitów jest w pełni wystarczająca, nawet w pełnym słońcu. Jest to na pewno krok naprzód względem 60Hz matrycy poprzednika, która też nie była zła. Niestety przy zakupie Legiona 5 musicie uważać, w większości sprzedawane są laptopy ze słabą 120Hz matrycą, która jest ciemniejsza i jej oddanie kolorów jest naprawdę kiepskie, przez co obraz może być wypłowiały. Naprawdę warto dopłacić te parę stówek, o ile nie używacie zewnętrznego monitora. Był plus, to teraz czas na minus. W nowym modelu przeniesiono głośniki Harmana z przodu na boki i
i grają sobie dla kogoś siedzącego obok, a nie dla użytkownika siedzącego naprzeciwko. To rozwiązanie ma tylko jedną zaletę. Sprawdza się w momencie, gdy trzymamy laptopa na brzuchu i zasłaniamy przód laptopa. Głośniki może i brzmią ok, ale względem moich JBL-ów z poprzedniego laptopa są zazwyczaj słabe. W testach na YouTubie pomijana jest też kluczowa rola podłoża, na której stoi laptop. To zaraz sami usłyszycie. Często trzeba używać dodatkowych programów do podgłaśniania audio, bo zwyczajnie maksymalna głośność jest o połowę mniejsza niż w moim starym sprzęcie. Właśnie nie dotyczy to gier, tam głośność jest wystarczająca, o dziwo. Może to kwestia sterownika albo Windowsa. Nieznacznie sytuację ratuje wyłączenie zbędnej opcji Dolby w aplikacji Lenovo Vantage. Minusem jest też touchpad. Niby taka sama płytka jak w poprzednim laptopie, z jednym wyjątkiem. Z początku myślałem, że to wina mojego egzemplarza, a znalazłem ten sam problem również w innych modelach Lenovo. Widać, ktoś w fabryce nie umie dokręcić śrubki lub dobrze zaprojektować touchpada tak, aby nie hałasował przy dotknięciu. Zobaczcie sami. Chcąc nie chcąc, przyzwyczaiłem się do tego. Nie jestem pewien, czy mogę rozebrać laptopa na tyle głęboko, aby to poprawić bez utraty gwarancji, ale zwyczajnie jeszcze tego nie robiłem. W Dogonie 5 dodano możliwość kontrolowania wydajności i pracy kładu chłodzenia za pomocą skrótu funkcyjnego plus Q. Mamy dostępny tryb cichy, równowagi i wysokiej wydajności. Pamiętajcie, aby użyć tego ostatniego, trzeba mieć podpięte zasilanie. Funkcja ta nie zmienia ustawień zasilania Windows i trzeba o tym pamiętać. Laptop otwiera się z oporem, lecz gdy stoi na biurku, możemy go spokojnie otworzyć jedną ręką. A teraz krem dla krem całego tego wywodu. Czy Legion 5i z procesorem i7 10 generacji RTX-em 2060 jest wart swojej ceny? Mały spoiler, przy obecnej cenie wynoszącej 5900 zł na pewno nie, ale dojdziemy do tego. Specyfikacja mojego laptopa prezentuje się następująco. Jak poradzi sobie w testach wydajnościowych i grach, mimo że na tę chwilę ma tylko 8 GB RAM? Przekonajmy się. Oto testy mojej konfiguracji przeprowadzone na ustawieniach maksymalnej wydajności. Jeżeli cena nie ma dla Was znaczenia, polecam Wam Legiona w wersji 17-calowej. Dlaczego? Obecny model 17-calowy przez swoje małe ramki jest wielkości mojej starej 15. Jeżeli chcesz zaoszczędzić, a mieć procesor Intela, polecam dwa warianty, na które możesz polować. Legion 5 i7 GTX 1660 Ti
która jest niemal tak samo wydajna jak RTX 2060, a przy tym tańsza. Matryca 144 Hz, dysk 256 GB. W lokalnych sklepach jest możliwość wymiany dysku za 100 czy 200 zł bez utraty gwarancji. Nie opłaca się kupować laptopa z większym dyskiem bezpośrednio od producenta, no chyba że w jakiejś promocji, bo w większości przypadków przepłacicie o kilkaset złotych. To samo dotyczy pamięci RAM. Taniej i często lepiej jest dokupić lepszą kość i pojemniejszą na własną rękę. Drugi wariant jest taki sam, tyle że z RTX 2060. Jeżeli macie trochę więcej gotówki. Czemu dobrze jest mieć kartę RTX? Wiadomo, to chwyt marketingowy, a przynajmniej tak było do teraz. Ale patrząc na przyszłą generację konsol i nowe karty RTX 3000, widać, że w kolejnych latach technologia ray tracingu będzie o wiele częściej wykorzystywana i dobrze mieć taką kartę u siebie. Co do Legiona 5 w wersji AMD, oczywiście procesory są mocniejsze, ale sprawdza się zasada, jeżeli szukasz laptopa przede wszystkim do pracy, wybierz AMD. Jeżeli wydajności w grach, wybierz Intela. Procesory AMD mają problem i potrafią mieć spore spadki lub nawet wyrzucać z gier. Jest o tym wątek na Reddicie. Możliwe, że już zostało to naprawione. Taka sytuacja była 2 miesiące temu, kiedy szukałem laptopa i koniec końców kupiłem go za 5200 zł, tuż przed podwyżką cen. Porównując to do cen 540p, warto było dopłacić te 300 zł, ale 1200 zł to zdecydowanie za dużo i ten sprzęt nie jest tyle wart. Chyba, że mówimy o wersji 17-calowej, ale nawet ona nie powinna kosztować takiej kwoty. Dlatego warto czekać na obniżki. Do mojej konfiguracji dorzucę jeszcze jedną kość RAM i myślę, że to wystarczy na kolejne parę lat pracy. Mam nadzieję, że te rady jakoś pomogą Ci w dokonaniu wyboru. Do usłyszenia.